tych zasad przestrzegać. Natomiast klub Platformy Obywatelskiej po raz któryś z rzędu idzie ze zrozumieniem do tego zapomnienia, które pana pracownicy popełnili i będziemy głosować za przyjęciem. Natomiast chcielibyśmy usłyszeć konkretnie z imienia, nazwiska, kto był odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu i kto nie wywiązał się z tego przygotowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezydent Robert Biedroń zgłosił się. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za te głosy i oczywiście to niedopatrzenie miało miejsce, ale to w natłoku tych wszystkich zmian, także legislacyjnych, to jest naturalne. Niedopatrzenie jest winą oczywiście pana komendanta Straży Miejskiej, który się do tego przyznał, który na komisji tłumaczył. No popełniamy błędy i to jest naturalne i przepraszał. Zdarza mu się z nowym komendantem, bardzo dobrym, ale nowym i może mu się to zdarzyć, więc no. Nauczy się niestety na tych błędach. Mam nadzieję, że jak już się nauczy, to tych błędów nie będzie robił, nie będzie musiał przepraszać. Ja też za pana komendanta mogę tylko przeprosić i obiecać, że zrobię wszystko, żeby dopilnować, żeby już więcej takich błędów nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdziemy zatem do głosowania. Poproszę o tablicę. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Radna Anna Mrowińska. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. 15 głosów było za, jeden głos był przeciw i jeden wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów uzupełniła porządek obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad? Poproszę o tablicę. Nie widzę podniesionych rąk, nie widzę sygnałów. Chcę tylko przypomnieć, że zmiana w porządku obrad może być wprowadzona bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady za zgodą wnioskodawcy tej sesji. Tak? Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska obradować będzie zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad wraz z wcześniej przyjętym wnioskiem. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2016 rok. Jest to projekt na druku 33/1 i poproszę skarbnika miasta Artura Michałuszka o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę, skarbnik miasta Artur Michałuszek. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, mam przyjemność przedstawić projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Chciałbym zwrócić uwagę, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku zostało wydane zarządzenie prezydenta miasta. W związku z tym ulegają korekcie dochody i wydatki, które nie rzutują oczywiście na wynik finansowy miasta. W związku z tym w projekcie omawianej uchwały dochody łącznie wynoszą 504 022 463 zł 74 grosze. Wydatki 490 217 331 zł 74 grosze. Chciałbym zwrócić uwagę, iż w wyniku procedowanej przez Szanowną Radę uchwały zmianie ulega wynik o kwotę 618 206 zł i dochody ulegają zmianie o kwotę 388 947 zł, a wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 229 259 zł.
i na co składa się korekta wyniku. Szanowni Państwo, miasto otrzymało decyzję w sprawie przyznania subwencji, części oświatowej subwencji ogólnej na łączną kwotę 257 065 zł. Środki te są przeznaczone w głównej mierze na poszerzenie niestety dotacji dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych, dla tak zwanych szkół niepublicznych, szkół przedszkół niepublicznych. Niestety jesteśmy, niestety wynika to tak naprawdę z przepisów ustawy o systemie oświaty, nic na to nie poradzimy. Jest prosty przelicznik, jedno dziecko uczęszczające poza terenem, jedno dziecko uczęszczające do jednostek spoza sektora finansów publicznych, miasto musi przekazać dotację równą wysokości albo subwencji, jeśli mówimy o szkole, albo kwocie części wydatków bieżących. Proponujemy również Państwu ujęcie w projekcie uchwały budżetowej środków na z tytułu zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych o kwotę 50 000 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń oraz zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki. Prezydent proponuje również Państwu zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł dostawnych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. I to tyle, jeśli chodzi o ważniejsze pozycje w tej uchwale budżetowej. W tej propozycji uchwały budżetowej chciałbym również zwrócić uwagę, iż pojawiła się kolejna autopoprawka do ustawy o finansach publicznych i pojawił się dziennik ustaw 1984 i ma teraz jest z 9 grudnia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym radni większością głosów, 5 głosów za, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Przypominam o tej autopoprawce, którą przedstawił przed chwilą pan skarbnik. Dotyczy sposobu publikacji aktów prawnych, tak? Tak. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Radny Mieczysław Jaruszewicz. Radny Wojciech Lewenstam. Radny Wojciech Lewenstam jest obecny na sali, więc albo proszę przysiąść. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. 15 głosów było za, 2 głosy przeciw i 1 wstrzymujący się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2016 rok. Oczywiście według druku przedstawionym Państwu z numerem 33/1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska na lata 2016-2034. Jest to projekt numer 33/2. Proszę o uzasadnienie tego projektu, panie skarbniku. Szanowni Państwo, pani przewodnicząca, panie prezydencie, panie i panowie radni, ustawodawca przewidział taką sytuację, iż w wypadku zmiany wyniku i w przypadku zmiany przychodów, rozchodów istnieje konieczność korekty wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym, ponieważ w uchwale, którą Państwo przyjęli minutę czy dwie minuty temu został zmieniony wynik finansowy, istnieje konieczność skorygowania wieloletniej prognozy finansowej. Stąd prezydent miasta Słupska przedkłada projekt zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poproszę o tablicę do głosowania. Poddajemy projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Radny Andrzej obecny.
Wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. 15 głosów było za, 2 głosy przeciw i 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska na lata 2016-2034. Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada tego roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Słupska. Jest to projekt na druku 33/3. Przy mównicy jest radny Paweł Szewczyk. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję, pani przewodnicząca. Projekt uchwały zmieniający oczywistą pomyłkę w związku z tym, że przedstawiliśmy jako klub radnych Platformy Obywatelskiej autopoprawkę na sesji, która uwzględniała wykreślenie ustęp 3 paragraf 2, przez co uległy zmianie numery kolejnych ustępów w tym paragrafie. Tym samym dotychczasowy ustęp 5 uzyskał numer 4. Zmiana ta nie została uwzględniona. Dlatego też bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos teraz zabierze radny Wojciechowicz. Zgłosił się. Szanowni Prezydencie, Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowna Przewodnicząca. Ja chcę powiedzieć, że czytałem wcześniejsze uchwały, które miasto podejmowało w tej sprawie. 2008, 2011, 2012 rok, teraz 2016. Proszę Państwa, jeszcze nigdy Rada Miasta nie podjęła takiej uchwały, która by tak działała na szkodę miasta. Proszę Państwa, no nie można zrobić coś takiego, że prawie nowe mieszkania, które na rynku wtórnym chodzą po 150 tysięcy, żeby sprzedawać za 10% wartości. To po co my w ogóle budowaliśmy te mieszkania komunalne? Może trzeba było socjalne zbudować i nie budować komunalnych, bo za chwilę będziemy znowu budować komunalne i znowu za jakiś czas będziemy je sprzedawać. To jest działanie na szkodę miasta. To tak jakby pijany ojciec pozbywał się majątku, którego został wcześniej zdobył. Ja, proszę Państwa, zaskarżę tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Andrzej Obecny. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, rzadko zgadzam się z Panem Zbigniewem, chociaż mamy wiele wspólnych inicjatyw nawet, ale tutaj rzeczywiście nie można się nie zgodzić z tym, co mówi Pan Zbigniew, z kilku powodów. Pierwszy powód to jest to, co Pan powiedział na poprzedniej sesji, że my zbyt szybko i zbyt pochopnie podejmujemy tą uchwałę, dlatego że prawdopodobnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rozwiązując kwestię mieszkaniową, będzie procedował w kierunku możliwości wynajmu, wypowiedzenia umowy najmu z przyczyn ekonomicznych. Jeżeli my w tej chwili będziemy wyzbywać się tego majątku nie za taką bonifikatę, która już i tak jest bardzo wysoka, a za bonifikatę jeszcze wyższą, to wydaje mi się, że z chwilą, kiedy będzie procedowana ta uchwała, to właściwie wyzbędziemy się bardzo szybko, za bardzo małe pieniądze tego majątku, bo ludzie, szczególnie zamożni, powtarzam to, szczególnie ludzie zamożni będą, czy średnio zamożni, będą chcieli za bardzo małe pieniądze kupić te mieszkania. Tam chyba w tej uchwale jest również jeszcze jedno niedopatrzenie, o którym ja mówiłem na komisjach, między innymi to, że my pozbywamy się za 90% bonifikaty majątku, który został wybudowany już po 89 roku. A system przydzielania wtedy tych mieszkań w latach 90. był taki, że nie decydowało kryterium ekonomiczne, tylko był to tak zwany system zamian, który później był badany przez prokuraturę i bardzo źle oceniony,
że właściwie ten, kto się pozbywał lokalu komunalnego, bez względu na to, ile zarabiał, stawał się najemcą takich lokali. I my dzisiaj tym ludziom za 10% wartości darujemy nowe mieszkania. Uważam, że jest to niedopuszczalne. Może dobrze się stało, pani radny, że jest jakieś niedopatrzenie formalne w tej uchwale i ona nie może wejść do, no, do, jako prawo nasze miejscowe, więc jeszcze raz apeluję o to, żebyście państwo się z tego wycofali i nie procedowali tej uchwały, a poczekajmy, jak się będzie rozwijał, jak się będzie rozwijało prawo w tym względzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ze zdziwieniem słucham wypowiedzi Andrzeja Obecnego, samorządowca z dużym doświadczeniem, znający sytuację w mieście, sytuację remontową zasobów komunalnych, miejskich, ile przeznaczane jest, jaka kwota przeznaczana jest na remonty. To po pierwsze. Po drugie, nie ma możliwości takiej, żeby wysprzedawać mieszkania, które pan prezydent nie wyrazi na to zgodę. Przecież ma ta uchwała daje mu taką możliwość, aby wyodrębnił zasób komunalny niezbywalny. I wówczas nic się nie stanie, panie radny obecny. Nic się nie stanie do tego, żeby te mieszkania nie były puszczone na rynek. O tym, jakie mieszkania, by nie decydował pan prezydent. I nie bójmy się tego. Chyba, że jako klub pana prezydenta nie ma pan zaufania do swojego prezydenta. A to wtedy rozumiem pana wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się radny Andrzej Obecny. Ja do mojego pana prezydenta mam bardzo wielkie zaufanie, ale jestem człowiekiem doświadczonym, tak jak pan powiedział, i życzę panu Robertowi Biedroniowi, żeby był jeszcze następną kadencję, ale może się różnie zdarzyć i prezydentem może być na przykład taki prezydent pokroju tego, który kiedyś był, nie powiem jaki. Ale to był poprzedni pana klub. I wtedy nic nasze zaufanie ani pana, ani moje nie pomoże, ponieważ to prawo będzie dalej funkcjonowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się radny Zbigniew Wojciechowicz. Bardzo proszę. Panie radny Lange, pan dobrze wie, że to chodzi o 170 mieszkań, które są tak naprawdę prawie nowymi i w żaden sposób pan prezydent nie będzie mógł powstrzymać wykupu tych mieszkań. Więc jest to, jeszcze raz powtórzę, skok na kasę, co mi się bardzo nie podoba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Bogusław Dobkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja tylko uzupełnię może ukrótkę. Ten majątek taki wielki dewastuje się i tylko przynosi nam straty. Racjonalna gospodarka, jako my zarządcy nieruchomości wiemy, przynajmniej 2 złote trzeba na remonty wydawać rocznie, my wydajemy 50 groszy. Ten majątek się rozsypie, szlak go trafi. Natomiast ja bym życzył, jeżeli by to prawnie możliwe było, panie prezydencie, dać panu Andrzejowi powierzyć ulicę całą, wolności i długą. Niech pracuje, zarabia, podatki płaci i niech robi biznes zamiast tutaj. Natomiast proszę nie krytykować poprzednika, u którego pan i zastępcą był, nie? Bo to tak się obawia pan prezydent może, że pan może go za 2 lata skrytykować dla odmiany też, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się radny Jan Lange. Ja cały czas tylko przypominam, że my głosujemy w sprawie zmiany uchwały, która już jest podjęta, tak? Bardzo proszę, radny Jan Lange. Oczywiście, pani przewodnicząca. Tylko dla informacji może, którą nam pan Andrzej udzieli, bo ja nie posiadam takiej informacji, że pan prezydent chce abdykować wcześniej w tej kadencji. Może pan obecnie coś na ten temat wie. Natomiast jeśli nie wie, a mówi, to powinien sobie zdawać sprawę, że po 30 czerwca 2017 roku ten projekt po prostu kończy się i już nie będzie do realizacji. A więc nie mówmy o tym, że w przyszłej kadencji może być kto inny lub nie może być ktoś inny. On się po prostu skończy. Ten program, który został przez nas zaproponowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ad vocem radny Andrzej Obecny. To jest drugi ad vocem, panie radny.
Bardzo krótko do pana Bogdana Dąbkowskiego. Panie Bogdanie, pan pamięta, bo jest pan również doświadczonym samorządowcem, że 15 lat temu, kiedy tych mieszkań komunalnych było znacznie, znacznie więcej, na remonty wydawaliśmy około 12 milionów złotych i nie przeszkadzało to, żeby takie pieniądze pojawiły się w budżecie miasta. Dzisiaj niestety jest to co najmniej 7 razy mniej. O wiele za mało. Radny Paweł Szewczyk, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem się ustosunkować tutaj do wypowiedzi niektórych. No przede wszystkim jest mi przykro, jak słyszę taki głos radnego Wojciechowicza, ponieważ całkowicie się z nim nie zgadzam i niestety bardzo mocno mija się z rzeczywistością. Oczywiście nie pora tutaj dyskutować bardzo szczegółowo, ponieważ jest to, tak jak tutaj pani przewodnicząca zauważyła, do obowiązującej, która została uchwała przegłosowana, korekta oczywistego błędu, ale no, taka dyskusja się tutaj wytworzyła. Chciałem powiedzieć, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i możemy dalej wrócić do dyskusji i tłumaczenia zasad, czym się kierowaliśmy odnośnie zmian w gospodarce mieszkaniowej. Przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, panie że... bardzo przepraszam. My dzisiaj dyskutujemy chyba nie o tym, o czym powinniśmy dyskutować. Mówimy o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały. Ta dyskusja, którą państwo prowadzicie, jest jakimś rodzajem gry, która powinna mieć miejsce 2 tygodnie temu. Proszę, jeżeli ma pan jakieś zdanie dobrze, na temat wniosku. W takim razie chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli czy radny obecny, czy radny Wojciechowicz chciałby na ten temat porozmawiać, to zapraszam w przerwie, czy nawet możemy się specjalnie umówić, chętnie wytłumaczę. W takim razie nie będę kontynuował. Bardzo dziękuję. Zbigniew Wojciechowicz, radny ad vocem, drugi raz. Proszę państwa, może w tej chwili miasta nie stać na remonty tych mieszkań komunalnych, więc sądzę, że w przyszłości, ponieważ coraz bardziej spłacamy długi tego miasta, to będzie nas stać, żeby te mieszkania komunalne odbudować, żeby one faktycznie były, no, nadawały się dla mieszkańców. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby sprzedawać mieszkania, mieszkańców, którzy normalnie płacą czynsze, z którego miasto ma bezpośrednio zyski, żeby teraz to sprzedać, to tak jakby ktoś srebra swoje sprzedawał, po to, żeby, proszę państwa, te mieszkania do remontu, żeby je teraz naprawiać. Mogą poczekać te mieszkania do remontu, natomiast nie warto pozbywać się majątku miasta, bo miasto ma coraz mniej tego majątku, a ma coraz większe długi, które na szczęście są częściowo one niwelowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze. Jeżeli to był ten wniosek radnego Marcina Sałaty o zamknięcie dyskusji, to ja bardzo dziękuję za ten wniosek i zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 11 głosów było za, 5 głosów było przeciw i 2 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 32/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada tego roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Słupska. Kolejny projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. Przypominam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w dniu dzisiejszym i teraz poproszę pana komendanta Straży Miejskiej Pawła Dyjasa o przedstawienie projektu uchwały. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Wysoka Rado. Na wstępie chciałbym przeprosić za całą sytuację, za całe zamieszanie związane z wprowadzeniem tej uchwały na dzisiejszą sesję.
Natomiast wnoszą pod obrady projekt uchwały na druku 33/4 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała numer 18/201/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada z 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku. Zawarte w niej stawki opłat za usunięcie pojazdu oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego masy całkowitej zostały określone zgodnie z artykułem 30a ustęp 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym, że maksymalna stawka opłat obowiązujących w danym roku kalendarzowym, te stawki ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki zostały zmienione w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z artykułem 30a ustęp 6c wskazanej ustawy są ogłaszane w drodze obowiązywania obwieszczenia ministra finansów w Monitorze Polskim na każdy rok kalendarzowy. Wysokość tych kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Ta kwota zmienia się corocznie, w związku z tym co roku musimy wprowadzać taką uchwałę. W stosunku do roku ubiegłego musieliśmy obniżyć koszty za przechowywanie tych pojazdów. W niewielkim stopniu tam różnice dochodzą do maksymalnie kilku złotych w stosunku do roku 2016. Z mojej strony tyle, jeśli chodzi o ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Przypomnę, że na wczorajszej Komisji Edukacji projekt ten uzyskał pozytywną opinię jednogłośnie. Bardzo proszę, radna Anna Mrowińska. Panie komendancie, ja tylko tak w kwestii formalnej. Mam prośbę, skoro jest to projekt uchwały, który musi być co roku zatwierdzany, niejako nowelizowany przez Radę, ja bym prosiła jednak, żeby wcześniej to przedkładać radnym. Ja rozumiem, że są różne przyczyny, powody, ale skoro jest to taka sytuacja, która wymaga corocznego podjęcia uchwały przez radnych, więc nie sposób o tym zapomnieć. Także bardzo proszę jednak trzymać się ustalonych przez nas terminów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Faktem jest, że do tej pory zajmował się tym Wydział Komunikacji, a raptem okazało się, że ten Wydział Komunikacji już nie jest potrzebny i pan komendant stoi w tym momencie przed państwem, a nie dyrektor wydziału. No widzimy, że się trochę pozmieniało. Ad vocem Anna Rożek. Ja chciałam powiedzieć, że już 3 razy było o tym mówione, że pan komendant przyznaje się do tego, że się trochę spóźnił. I przepraszał. Że przepraszał, więc nie rozumiem, po co jeszcze raz to maglować. Dziękuję bardzo za ten głos. Radny Tadeusz Pobrowski, wiceprzewodniczący. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ad vocem pani Ani. Tą sprawą zajmuje się prezydent miasta. I koniec. Tylko tyle i aż tyle. Jak sobie zorganizował pracę prezydent, tak ma. To jest jedna sprawa. Sprawa druga, już merytoryczna. Pan komendant Straży Miejskiej przedstawił to merytoryczne uzasadnienie projektu uchwały. Ja mam kilka pytań. Po pierwsze pytanie. Czy Urząd Miasta ma jakieś zobowiązania wobec przedsiębiorców, którzy dotychczas przechowywali te pojazdy? Jeżeli tak, to jakie te są zobowiązania i jak zostały uwzględnione w budżecie 2017. Punkt numer 2. Czy w budżecie miasta na 2017 uwzględniono finansowanie tej działalności? Podejrzewam, słuchając uważnie pana komendanta, że trudno oszacować. To pan komendant może mieć trudności, ale skarbnik miasta ma pokazać nam środki finansowe w budżecie miasta, jakie zaplanował do obsługi tej działki, krótko mówiąc.
Nie może być tak, że w projekcie uchwały mówimy, że trudno uratować środki, więc nie wskazujemy żadnych środków. To będzie kosztować i to będzie kosztować według mojej wiedzy dużo, więc oczekuję odpowiedzi na te dwa pytania. Wyciąg z ewidencji księgowej, jaki jest dług, jak będzie rozliczony, jaka jest prognoza na 2017 rok, ponieważ ta uchwała została wprowadzona w trybie pilnym. Nie wiem, jeżeli pan prezydent nie jest w stanie odpowiedzieć, to proszę poprosić o przerwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja poprosiłbym o uzupełnienie mojej wiedzy, bo ona jest zbyt skromna, bo według tego w ramach przetargu wyłania się firma, która trudni się usuwaniem tych pojazdów. Ja rozumiem. Przetarg został ogłoszony, jest podpisana umowa z daną firmą, która się tymże zajmuje i on jest na określoną ilość lat. Ja nie wiem, proszę mi poinformować, kto obecnie, jaka firma to wykonuje, na jaki długi okres czasu została podpisana umowa w zakresie tychże usług. Jeśli ona jest dłuższa, to jaki sens jest ustalać co roku stawki za usuwanie? Czy to ma coś wspólnego? Firma, która wygrała przetarg, ma określone stawki i w czasie trwania umowy te stawki obowiązują. Ja rozumiem, chyba że kończy się okres współpracy z tą firmą i trzeba będzie ogłaszać nowy przetarg, i istnieje taka, istnieje potrzeba, żeby te stawki zwiększyć, bo dochodzicie, panie prezydencie, do tego, że obowiązujące stawki będą za małe w stosunku do wykonywania zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że wysokość tych stawek ogłasza w obwieszczeniu minister finansów. Mamy to napisane w uzasadnieniu tego projektu, ale bardzo proszę, pan skarbnik. Pan skarbnik, czy pan prezydent udzieli odpowiedzi? Pan prezydent Biernacki, bardzo proszę. No na część, Wysoka Rado, na część już odpowiedziała pani przewodnicząca, tak, to są stawki urzędowe, ale stawki urzędowe są czym innym niż nasze wynagrodzenie dla zleceniobiorcy, który tę operację wykonuje. Umowa była do końca roku, teraz jest przetarg, trwa i będzie na przyszły rok kolejny, będzie nowa stawka. Oczywiście staramy się tak, żebyśmy do tego interesu, mówiąc kolokwialnie, nie dopłacali i takie do tej pory były wyniki tych przetargów. Jeśli chodzi o zobowiązania, formalnych żadnych zobowiązań nie mamy. Oprócz wystąpień, które nie były poparte żadnymi wyliczeniami ani formalną fakturą, z którym państwo wiecie pewnie z mediów, ja też więcej z mediów niż faktycznych dokumentów, które nam przedstawiono, my nie mamy na razie podstaw do jakichkolwiek rozliczeń. Te roszczenia dotyczą lat 2003, bodajże 2007, czyli sprzed 10 lat. Takie procesy się toczą w kraju. Na razie oprócz doniesień medialnych nic formalnego nie ciąży na mieście. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Bardzo proszę, skarbnik miasta jeszcze w pierwszej kolejności. Bardzo proszę. To nie takie proste. Panie i panowie radni, chciałem zwrócić uwagę, iż wydatki związane z usuwaniem pojazdów z drugi i ich przechowywanie zaplanowane jest w budżecie kwota 95 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie skarbniku, jeżeli jest 95 tysięcy złotych, to dlaczego w projekcie uchwały o tym się nie mówi? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest do pana wypowiedzi pana prezydenta Biernackiego. Faktycznie prawdopodobnie to nie jest sformalizowane, a pan doskonale wie, że jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę VAT i będzie spór, to on ten podatek VAT musi odprowadzić. Czy pytanie moje brzmiało tak, czy miasto ma jakieś zobowiązania? Jeżeli pan mówi o 10 latach, to pewne rzeczy uległy przedawnieniu, ale pewne rzeczy nie uległy przedawnieniu. A część pojazdów jest przechowywane w parkingach, które zostały zebrane z ulic naszego miasta. Chciałbym jasną deklarację. Nie ma zobowiązań i nie będziemy nic płacić do tyłu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, czy potrafi pan udzielić odpowiedzi na pytanie pana radnego? Bardzo proszę, Marek Biernacki. Potwierdzam jeszcze raz, miasto nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań wobec zleceniobiorcy, który realizował te usługi kiedyś.
Są różne informacje na temat, kiedyś wystawił fakturę pro forma, nie fakturę VAT-owską. Na razie to było prawie 2 lata temu. Proponowałem, że jeśli jakiekolwiek roszczenia są, to muszą być w drodze sądowej egzekwowane. My nie mamy żadnej formalnej podstawy, żeby wstecz za cokolwiek płacić. Nie mamy takiego dokumentu, który by nas do tego obligował. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń. Przechodzimy zatem do głosowania. Poproszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. 16 głosów było za, 3 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. Przechodzimy do kolejnego punktu, który nazywa się prezentacja projektu budżetu miasta Słupska na 2017 rok. Informuję, że prezydent miasta w dniu 15 listopada zgodnie z artykułem 238 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i z materiałami informacyjnymi. W dniu dzisiejszym przesłałam Państwu uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Pierwszy dokument z 8 grudnia w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Słupska na 2017 rok i drugi w sprawie opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska na lata 2017-2034. Oddam teraz głos prezydentowi miasta Robertowi Biedroniowi, który chce zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę. Prezydent miasta Robert Biedroń. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam dzisiaj przyjemność po raz kolejny stanąć przed Państwem i zaprezentować kolejny już w tej kadencji budżet miasta. Tym razem budżet miasta na 2017 rok. Zanim to uczynię, chciałbym podziękować Pani Przewodniczącej za dobrą praktykę, którą podtrzymujemy kolejny rok, że miejsce poświęcone na dyskusję budżetową zawsze w grudniu jest realizowane w sposób szerszy niż do tej pory, że szukamy takiej przestrzeni, żeby o budżecie jeszcze gruntowniej niż w latach wcześniejszych rozmawiać bardziej szczegółowo i chciałbym podziękować w związku z tym za zwołanie tej sesji, ponieważ tradycją już jest, że jest ona poświęcona w grudniu, taka sesja nadzwyczajna dyskusji o budżecie na przyszły rok. Chciałbym przy okazji także podziękować wszystkim Państwu, wszystkim radnym, klubom za bardzo merytoryczne i owocne spotkania. Z większością z Państwa spotkaliśmy się, ze wszystkimi klubami. Chciałbym podziękować za Państwa uwagi merytoryczne związane z budżetem, które w zdecydowanej większości wzięliśmy pod uwagę i uwzględniliśmy w proponowanym Państwu projekcie budżetu. To budżet dobry. To budżet, który dzisiaj pozwala nam z większym optymizmem patrzeć na przyszłość, który sprawia, że miasto, które zastaliśmy obejmując tę kadencję, ma się lepiej niż jeszcze 3 lata temu, jeśli chodzi o sytuację i stabilność finansową. Przeprowadziliśmy w sprawie budżetu na 2017 rok nie tylko konsultacje z radnymi, z klubami, ale także ze społeczeństwem. Tutaj jeszcze wiele jest do zrobienia. Pomimo tego, że przedstawiamy budżet już w formie uproszczonej, także takiej rysunkowej,
staramy się zaciekawić mieszkańców tym budżetem, to nadal jeśli chodzi o konsultacje społeczne, musimy więcej pracować. Ale dziękuję Państwu radnym także za interesowanie mieszkańców budżetem, za to, że podczas tych konsultacji społecznych także Państwo uczestniczyliście i wnosiliście swój wkład merytoryczny. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za pomoc w przygotowaniu tego projektu. Przygotowaliśmy budżet, który uwzględnia, projekt budżetu, który uwzględnia prawie 70 poprawek, 70 sugestii, które padały podczas tych konsultacji, które, jak już wcześniej wspomniałem, w zdecydowanej większości uwzględniliśmy. Te, których nie uwzględniliśmy, z wnioskodawcami omawialiśmy i zdecydowaliśmy, że uwzględnimy je w miarę możliwości w innej formule. To dużo, 70 uwag to dużo, ale to też pokazuje, że traktujemy ten budżet w sposób poważny i traktujemy się partnersko, że szukamy tego, co sprawi, że te wszystkie problemy, które są zgłaszane nie tylko przez prezydenta, podległych mi urzędników, ale także przez państwa, są brane pod uwagę w budżecie. Jakie są założenia tego projektu na 2017 rok? Po pierwsze, utrzymanie nadwyżki budżetowej, czyli niezadłużanie miasta i dalsza redukcja długu. W planie na 2017 rok planujemy ponownie zbić to zadłużenie o kolejne 4-5 milionów złotych. Planujemy także nadwyżkę operacyjną, która ma kształtować się na poziomie 21 milionów 600 tysięcy złotych. I dzięki temu będziemy mieli możliwość, zdolność do spłaty długu po 2018 roku. Nieutrzymanie, przypominam, nadwyżki operacyjnej może skutkować niemożnością spłaty zadłużenia, a w związku z tym z poważnymi problemami finansowymi miasta. Z perspektywy największych pozycji wydatkowych, na przykład wydatków na oświatę, udało nam się przy mniejszej subwencji oświatowej, przypomnę, zwiększyć w roku 2017 w projektowanym budżecie środki przekazane na oświatę. Przygotowujemy się także do zabezpieczenia środków w związku z ewentualnymi skutkami planowanej przez rząd reformy oświatowej, których skutków finansowych do dzisiaj nie poznaliśmy i w związku z tym miasto musi starać się oszacować mniej więcej te skutki tej reformy i przyjąć także te założenia w projektowanym budżecie. Zwiększyliśmy wydatki na transport publiczny i porządkujemy także sprawy w tym kontekście związane z porozumieniami międzygminnymi związanymi z transportem lokalnym. Dzięki podjętej na ostatniej sesji uchwale zwiększamy o 600 tysięcy złotych dochody z tytułu zwiększenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Utrzymujemy także ten dobry trend pozytywnie oceniany wydatków na remonty pustostanów. Zwiększamy także w planowanym budżecie wydatki na czystość w mieście. To są postulaty, które od lat pojawiały się w naszym mieście i ze względów finansowych nie były realizowane. Zwiększamy tutaj budżet miasta aż o blisko 1 000 000 zł. Zabezpieczyliśmy także środki na wkłady własne, w tym projekty unijne. W związku z poprawką zwiększamy dochody z tytułu realizacji projektów z dofinansowania z Unii Europejskiej aż o 6 milionów złotych. I tutaj dobra wiadomość, która spłynęła do nas w ostatnich minutach. Pozwoli to także zabezpieczyć środki na węzeł transportowy, którego losy zależały także od decyzji w sprawie budowy drugiej linii toru kolejowego. I mogę Państwu powiedzieć, że druga linia, że właśnie dzisiaj o 12 PKP podjęło decyzję, że druga linia toru kolejowego, linii 202, będzie budowana do Słupska. Więc jest dobra, kolejna dobra wiadomość dla naszego miasta. Brawo, brawo. Ale musimy mieć środki własne, żeby zapewnić realizację rozwoju transportowego także na terenie miasta. I w związku z tym to zabezpieczenie środków na wkład własny. Zabezpieczamy kontynuować projekty wyrównywania najniższych wynagrodzeń w mieście. Te postulaty pojawiały się wśród Państwa radnych
ale także oczywiście wśród związków zawodowych reprezentujących pracowników podległych mi instytucji ratusza. Przewidzieliśmy na ten cel w rezerwie 700 tysięcy złotych. W związku z podjętą przez Państwa decyzją dotyczącą strefy płatnego parkowania utworzyliśmy fundusz chodnikowy, który pozwoli poprawić stan naszych chodników. Chciałbym przypomnieć, że w ostatnich latach wydatki na chodniki w naszym mieście oscylowały w wysokości około 50 tysięcy złotych. W 2017 roku planujemy przekazać na tą kwotę rekordową ilość środków, ponad 400 tysięcy złotych, czyli ośmiokrotnie zwiększamy budżet na remont chodników w naszym mieście. Zwiększamy także po 8 latach wsparcie dla instytucji kultury. Dzięki inicjatywie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i SPO w porównaniu z rokiem 2016 będziemy wnioskowali o wzrost środków dla instytucji kultury, wsparcie dla instytucji kultury o 3%. Chcemy zmodernizować także przestrzeń miasta, na którą przez wiele lat nasi mieszkańcy czekali, niestety bez skutku. Chodzi tutaj o stary rynek. W przyszłym roku planujemy zmodernizować tę przestrzeń miasta, przekazując 800 tysięcy złotych na wyrównanie nawierzchni, przebudowę chodników, zmodernizowanie oświetlenia i inne prace, które sprawią, że oddamy stary rynek w końcu mieszkańcom. Zgodnie z Państwa sugestiami, w projekcie budżetu uwzględniliśmy również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 6 i 7 etapu ringu. I tutaj przeznaczymy na to 100 tysięcy złotych. Projekt przebudowy ulicy Romera, odcinek między Romera a Szczecińską. Tutaj przeznaczymy 50 tysięcy złotych. I projekt przebudowy ulicy Władysława IV. Na to przeznaczymy 100 tysięcy złotych. Przeznaczymy także 100 tysięcy złotych na inny projekt związany także z podnoszoną między innymi przez Państwa powstaniem pilotażowego projektu karty miejskiej, która będzie wspierała i preferowała mieszkańców naszego miasta w dostępie do dóbr i usług. Podsumowując, nadwyżka budżetowa w planowanym projekcie budżetu na 2017 rok wyniesie około 4-5 milionów złotych. Dług na koniec 2017 roku ma sięgnąć 245 milionów złotych, a więc będzie mniejszy o kilkadziesiąt milionów złotych niż dług, który zastaliśmy obejmując naszą kadencję. Nadwyżka operacyjna będzie kształtować się na poziomie 21 milionów 600 tysięcy złotych. W konsekwencji tego na koniec 2018 roku, a więc pod koniec naszej kadencji, planujemy, że nadwyżka budżetowa wynosić będzie przeszło 9 milionów złotych, operacyjna 33,5 miliona złotych, a dług będzie się kształtował na poziomie 235 milionów złotych 783 tysięcy. Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, poproszę teraz Skarbnika Miasta Artura Michałuszka o przedstawienie szczegółów budżetu. Taki miałam plan, że teraz oddam głos Skarbnikowi Miasta Słupska. Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Skarbnika. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, ja troszeczkę temat zbrutalizuję i przejdę do liczb. Budżet miasta jest jedną z, jeśli nie najważniejszą uchwałą, jaką co roku Rada Miasta przyjmuje. Jak zapewne Państwo wiedzą, budżet jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Tak definiuje to ustawa o finansach publicznych. Chciałbym zwrócić uwagę, iż w roku 2017 planujemy, iż roczny plan dochodów zamknie się kwotą w wysokości
505 193 580 zł. Natomiast wydatki wyniosą w łącznej wysokości 500 869 470 tysięcy, z czego dochody bieżące to 473 293 498 zł, dochody majątkowe 31 900 082 zł. Podział wydatków kształtuje się w następujący sposób: 491 690 405 zł i podział wydatków majątkowych 49 179 365 zł. Wynik budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, planowana jest na poziomie 4 324 110 zł. Natomiast nadwyżka budżetowa na poziomie 21 603 393 zł. I teraz parę słów na temat podstawowych pozycji mających swoje odzwierciedlenie w budżecie. Chciałbym zwrócić uwagę, iż nie jest tajemnicą, iż tak naprawdę w miastach w przypadku tej wielkości co Słupsk i większych są dwie podstawowe wielkości. To przede wszystkim subwencja i udziały w podatkach i udziały w PIT-cie i CIT-cie. Planujemy, iż w przyszłym roku, taką dostaliśmy informację od Ministerstwa Finansów, ponieważ tą informacją, tą kwotą dysponuje Minister Finansów. Łączna kwota, jaka zasili nasz budżet, wyniesie 124 360 000, co stanowi około 26% łącznych dochodów. Natomiast udziały w PIT-cie i w CIT-cie będą stanowiły 107 828 000. Jeśli Państwo przeanalizują tendencje, jakie istnieją rok do roku, zarówno w jednej i w drugiej pozycji, należy zauważyć, iż z rzeczy smutnych, innych niż takich niezwyczajnych, subwencja rok do roku jest planowana na niższym poziomie, co historycznie zwyczajnie się nie zdarzało. Natomiast udziały w podatkach i opłatach lokalnych, szczególnie udziały w PIT-cie, które prognozuje Minister Finansów, są wyższe o około 6% w stosunku do planu aktualnie obowiązującego. Z tym, że w tej części chciałbym zwrócić uwagę, chciałbym, żeby to wybrzmiało, iż jeśli się przeanalizuje dane na przestrzeni ostatnich bodaj 15 lat, wykonanie zawsze jest większe od zaplanowanych przez Ministra Finansów w mieście Słupsku dochodów. Tylko raz bodaj w roku 2010 roku mieliśmy sytuację odwrotną, to znaczy planowane dochody były z tytułu podatków w PIT-cie były mniejsze niż te, które otrzymaliśmy. Na co jeszcze należy zwrócić, jeśli mówimy o dochodach? Szanowni Państwo, te dochody, na które mamy władztwo, na które Rada Miasta ma władztwo, to są przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych i planujemy je na poziomie około 78 milionów, trochę ponad 78 156 000. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż w przyszłym roku planujemy to, co zawsze budzi kontrowersje pośród radnych i pośród nas, ścisłego kierownictwa, iż sprzedaż mienia będzie na poziomie 14 milionów, czyli o milion mniejsza niż planowana w roku 2016. Jeśli chodzi o wydatki, chciałbym zwrócić uwagę, iż gro wydatków, tak jak chyba we wszystkich jednostkach, we wszystkich JST, to są wydatki związane z edukacją i z edukacyjną opieką wychowawczą. W naszym wypadku to jest ponad 38% łącznego budżetu. Teraz może parę słów na temat, czym prezydent i kierował się, konstruując budżet na rok 2017. Przede wszystkim, szanowni Państwo, chcieliśmy zagwarantować dalszą poprawę sytuacji finansowej miasta. Miasto z roku na rok, może nie z roku na rok, bo to jest za dużo powiedziane, od mniej więcej 2 lat poprawia swoją sytuację finansową.
I w związku z tym po raz drugi proponujemy Państwu, prezydent przedkłada budżet, w którym nie ma deficytu, w którym miasto, w którym dochody miasta będą wyższe niż planowane wydatki. Planujemy, iż różnica między dochodami a wydatkami osiągnie poziom trochę ponad 4 miliony złotych. Jest to wynik optymistyczny. Wydaje się, że całkiem przyzwoity. Jeśli cofniemy się wstecz, taka sytuacja miała bodaj miejsce w roku 15. W przypadku wykonania 16. zarówno planu, jak i wykonania, prawdopodobnie wykonania, bo jeszcze rok trwa. No i wierzymy w to, że głęboko, że w roku 17. Oczywiście konsekwencją nadwyżkowego budżetu jest zmniejszenie zadłużenia. Przygotowując się do tego wystąpienia, pozwoliłem sobie przeanalizować, jak wyglądają stare wskaźniki, czyli jak wygląda stary wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w mieście Słupsku i na tle całej Polski. Krajowa Rada Izb Regionalnych opublikowała taki wskaźnik, jeden dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, i wyniósł on 36%. Natomiast w mieście Słupsku wynosi on około 49%, a uwzględniając fakt, iż mowa tutaj, iż w międzyczasie nastąpiła korekta o program 500+, który poprawia z tego punktu widzenia wypłacalność miasta i sam wskaźnik, to mówimy o wskaźniku 53%. Specjalnie podaję Państwu te wielkości, bo chciałem zwrócić uwagę, iż no dużo miastu Słupsk jeszcze do średniej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, iż w tej chwili rządzą długiem trochę inne reguły i inne zasady, natomiast generalnie ten sam wskaźnik pokazuje model, pokazuje stan zadłużenia i pokazuje zdolności do wypłacania, zdolności do regulowania zobowiązań oraz możliwości finansowe miasta. Pan prezydent już wspominał o fajnym elemencie, czyli o rosnącej nadwyżce finansowej z roku, nadwyżce operacyjnej z roku na rok. Ja bym chciał zwrócić uwagę, iż tak naprawdę miasto powinno dążyć do nadwyżki operacyjnej na poziomie minimum 30 milionów złotych przy sprzedaży rzędu 13-12 milionów złotych, tak aby osiągnąć maksymalny wskaźnik zadłużenia na poziomie 8%. Ja przypominam, że aktualnie w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik zadłużenia wynosi w granicach 5,78% spłaty rat kredytów, a wskaźnik spłaty rat wynosi 4,26%. Różnica jest około 1,5%. Reasumując, w części dotyczącej finansów, budżet budowany jest z myślą tak aby miasto Słupsk mogło spokojnie funkcjonować w roku 19 i 20, tak aby rok 17, który będzie podstawą naliczania zadłużeń na rok 19-20, czyli lata krytyczne z punktu widzenia miasta Słupska, mógł przejść przez te lata w miarę spokojną i suchą stopą. Jeśli chodzi o inne cele, chciałbym zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, iż tak poza celami finansowymi przyświecała nam taka ogólna zasada związana z możliwością zwiększenia absorpcji środków unijnych. Z roku na rok staram się powiększać zdolności do wydawania, do zaciągania nowych zobowiązań z przeznaczeniem na inwestycje, z przeznaczeniem na współfinansowanie środków unijnych. Jeśli Państwo porównają sobie budżet początkowy roku 2016, na pewno zwrócą Państwo uwagę, iż proponowaliśmy Państwu tam wydatki na znacznie, ale to znacznie niższym poziomie. Rok ten i lata następne dają nam dużo większą możliwość do realizacji podstawowych zadań i do zwiększenia inwestycji, czyli do poprawy funkcjonowania mieszkańców w mieście Słupsku. Zwracam uwagę, iż w budżecie ujęto takie zadania inwestycyjne, jak kontynuowanie realizacji akwaparku 3. Jest to dokapitalizowanie spółki w wysokości 1,5 miliona. Dalsza część budowy hali sportowej,
Jest to końcówka związana przede wszystkim z projektowaniem. Chcielibyśmy kontynuować poprawę efektywności energetycznej miasta Słupska. Jest to projekt, który rozpoczęliśmy w tym roku. Chcielibyśmy go kontynuować i zakończyć w roku przyszłym. Kolejne zadanie to budowa ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianów oraz budowa budynków wielorodzinnych. Zadanie, które miałoby realizować nasz rodzimy STBS. Teraz chciałbym się zająć, teraz chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden element, który ma swoje odzwierciedlenie w budżecie. Szanowni Państwo, na pewno Państwo zwrócili uwagę, iż stosunkowo duża ilość rezerw proponujemy Państwu. Pierwsza sprawa to jest problem z prądem, w związku z tym nie wszystkie faktury spłynęły od jednostek organizacyjnych, w związku z tym istnieje konieczność utworzenia takiej rezerwy na lata 2016, niektóre jednostki jeszcze chyba 2015 związanej z rozliczeniem energii elektrycznej, ponieważ energia nie wystawiła w dalszym ciągu wszystkich faktur. No tak się nieszczęśliwie dla nas zdarzyło, ponieważ wolałbym mieć to rozliczone i wolałbym przynajmniej wiedzieć, na czym jestem. Chcieliśmy również stworzyć rezerwę na wkłady własne. Wielokroć i w rozmowach z kierownikami jednostek organizacyjnych i w rozmowach z państwem słyszałem sugestie, iż miasto powinno stworzyć rezerwę na wkłady własne do projektów unijnych, na projekty współfinansowane ze środków unijnych, ponieważ czasami brakuje takich pieniędzy. Są to niewielkie środki, a zmultiplikowane mogłyby dać fajny handicap, fajne środki, takie na zmianę świata, na zmianę rzeczywistości. Oczywiście proponujemy również, szanowni państwo, rezerwę na wynagrodzenia. Są to środki zarówno przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, jak i w jednostkach organizacyjnych oraz na wypłatę odszkodowań, rekompensat i innych świadczeń z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracowników. No i obligatoryjna, oczywiście nieszczęśliwa dlatego, bo strasznie duża rezerwa na zarządzanie kryzysowe, ale ona wynika wprost ze wzoru i nic, i trudno nie jest nią manipulować. Jest to prosta matematyka. Trudno, żebyśmy mieli na to jakiś wpływ. Chciałbym jeszcze zwrócić jedną uwagę na kilka aspektów. W dniu dzisiejszym została Państwu przysłana projekt autopoprawek, znaczy nie projekt, został przesłany Państwu autopoprawki. Jest to kilkadziesiąt autopoprawek dotyczących projektu budżetu na rok 2017. Zwracam uwagę, iż w głównej mierze autopoprawki są związane ze środkami unijnymi. W przeciągu miesiąca czy półtorej miesiąca miasto podpisało kilka umów na dofinansowanie, które swoje źródło, swoje wykonanie będą miały w roku 2017. Chciałbym zwrócić uwagę, iż są to takie projekty, jak część, trzeba też wspomnieć, iż część związanych jest z faktem, iż zadania nie są zrealizowane w roku 2016 i siłą rzeczy przychodzą na rok 2017. Są to takie zadania jak Smart Gimnazja Lista, czyli zajęcia rozwijające, doskonalające, szansa na sukces, rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji, poprawa efektywności energetycznej, opracowanie modelu rewitalizacji społecznej i gospodarczej, szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru. Część z tych środków, jak już wcześniej wspomniałem, zabudżetowanych było w roku 2017, niestety pojawiły się także w roku 2016, niestety pojawiły się również w roku 2017. Teraz chciałbym przejść do omawiania co istotniejszych autopoprawek. Autopoprawek, które w dużej mierze złożyli Państwo. Oczywiście z wyłączeniem autopoprawek, które związane są ze środkami, które miasto otrzymało z tytułu środków unijnych. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, iż oczywiście została podjęta uchwała w sprawie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska. W związku z tym istnieje konieczność skorygowania zarówno w części dotyczącej powiatu, jak i w części dotyczącej gminy. Ma to swoje odzwierciedlenie i po stronie dochodów, i po stronie wydatków, ponieważ
strefa płatnego parkowania. Przyjęliśmy takie założenie, przyjęli Państwo takie założenie, iż dochody z tej strefy mają być przekazane na tak zwany fundusz chodnikowy. Kolejna zmiana w wysokości 500 tysięcy. Chciałbym zwrócić uwagę, iż jest to zmniejszenie dochodów związanych z opłatami za usługi przewozowe. Chciałbym zwrócić uwagę, iż trzy albo cztery zmiany dotyczą innego księgowania VAT-u. Aktualnie zgodnie z sugestią dotyczącą zmiany polityki rachunkowości, zmiany dotyczące polityki VAT-u mają swoje odzwierciedlenie zarówno w części wydatkowej, jak i w części dochodowej. W związku z tym pojawia się podziałka klasyfikacji budżetowej dotycząca VAT-u w części wydatkowej. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, pan prezydent wspomniał o tym, iż proponujemy korektę planu wydatków bieżących dotyczących dotacji dla instytucji kultury. Zgodnie z sugestią Klubu Platformy Obywatelskiej, Klubu SPO i Komisji Edukacji korygujemy plany wydatków dotacji podmiotowych o kwotę 3% w stosunku do wersji podstawowej. Wersją podstawową w stosunku do punktu wyjścia. Punktem wyjścia jest dotacja podmiotowa roku 2016. Chciałbym zwrócić uwagę również, iż w części dotyczącej wydatków majątkowych proponujemy pojawienie się zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa starego rynku w kwocie 800 tysięcy złotych. Proponujemy również pojawienie się kwoty 147 750 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia oraz kwoty 247 tysięcy na budowę obserwatorium astronomicznego. To jest słupski budżet obywatelski, który przechodzi z roku 2016. Jesteście, rozumiem Państwo, zainteresowani tym, co mówi Pan Skarbnik, prawda? Średnio. Chciałbym również zwrócić uwagę na kilka innych elementów, takich jak pojawienie się przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku, na razie w części dotyczącej tylko i wyłącznie projektu i zabudżetowanie kwoty 100 tysięcy złotych. Pojawia się również kwota, jest to wniosek Komisji Edukacji i Klubu Platformy Obywatelskiej. Pojawia się również kwota 150 tysięcy na słupskie kliny zieleni. Proponujemy również, Szanowni Państwo, kwotę 100 tysięcy złotych. Wniosek pana radnego Kazimierza Czyża, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kolejny etap ringu. Został również uwzględniony wniosek 45 500 zł na zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jest to wniosek Komisji Edukacji i wniosek Klubu SPO. On dotyczył jakiegoś osprzętowienia, jakiegoś kosiarki, mówiąc wprost. Nie kosiarki, tylko takiego traktorka. Czy traktorka, o. Widzę, że... Ale ma pełnić funkcję kosiarki. Między innymi ten traktorek. Również zwracam uwagę, iż w planie inwestycyjnym pojawiła się przebudowa ulicy Romera w Słupsku na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej. I jeszcze dwie uwagi. Zwracam uwagę, iż ponieważ powstał mały problem związany z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pan prezydent postanowił przenieść do rezerwy ogólnej, ponieważ w zeszłym tygodniu zmieniła się kwota podstawowa stanowiąca podstawę naliczenia, trochę masło maszlane, stanowiąca podstawę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pierwszy raz od wielu lat uległa korekcie w górę i wszystkie jednostki organizacyjne muszą mieć skorygowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
socjalnych w górę. Zwracam również uwagę, iż proponujemy Państwu autopoprawkę dotyczącą zwiększenia środków na wynagrodzenia w urzędzie, zarówno w części dotyczącej gminy, jak i w części dotyczącej powiatu. I to tyle, jeśli chodzi o te bardziej znaczne poprawki. Ja bym chciał zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę, że przyjęcie, że budżet ma jedną tak naprawdę, ma wiele zalet, ale on daje szansę na to, iż w latach 19, 20, 21 przejdziemy przez wszystkie problemy suchą nogą. To jest jedna rzecz, a po drugie będziemy mogli spokojnie, bez żadnych emocji aplikować o środki unijne. Czy to wszystko? Tak jest. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Głos zabierze teraz radny Paweł Szewczyk. Bardzo proszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałem się odnieść tutaj do kilku spraw. Przede wszystkim chciałem tutaj te słowa skierować do pana prezydenta, ponieważ tak w jego wypowiedzi jakby dał odczuć, że już jest jakby temat z budżetem miasta zamknięty. Ja myślę, że jeszcze będziemy dyskutować. Kluby cały czas pracują nad budżetem. Mamy zdecydowanie mniej czasu niż pan prezydent, bo ratusz, spółki miejskie, jednostki pracują przez wiele miesięcy nad tym projektem. No a my jednak mamy tego czasu zdecydowanie mniej. I tutaj chciałem powiedzieć, że jeszcze na pewno będą zmiany. Chciałem zadać pytanie odnośnie sprawy, która znalazła się w budżecie miasta. Jest bezpośrednio związana z polityką miasta w zakresie mieszkalnictwa, a mianowicie budowę budynków mieszkalnych przez TBS, objęcia przez miasto udziałów w tej spółce, zwiększenie kapitału. Ta sprawa nie była dyskutowana na komisji branżowej. Jest to bardzo skomplikowany temat. Uważam, że no tutaj Rada Miejska powinna mieć wyjaśnienia w tym zakresie. W jaki sposób to będzie funkcjonować, prawda? No bo wiemy, że będą budynki budowane na długiej, ale jak będzie funkcjonował cały ten system? Ja osobiście mam tutaj troszeczkę wątpliwości. Kwestia zmiany, stary rynek, bardzo dobrze. My tutaj jako klub wnioskowaliśmy o tym, że nie plac zwycięstwa, tylko najpierw priorytet stary rynek, gdzie jest miejscowy plan i tutaj w zasadzie trzeba już działać. Z tym, że chciałbym, żeby pan prezydent również rozważył powrót do propozycji Komisji Planowania Przestrzennego, żeby został powołany zespół, tak jak dwa razy komisja wnioskowała, ponieważ temat jest zawiły, skomplikowany. Nagle już mamy jakąś kwotę, a jak nie mamy na dobrą sprawę jeszcze badań archeologicznych, a już wprowadzamy, więc nie wiem, czy ta jest kwota, z czego ona wynika, ale to jest krok w dobrą stronę. I sprawa również Władysława IV, tutaj radny Sałata również się wypowie w tej sprawie. Tutaj też będzie zmiana i propozycja, żeby trochę poszerzyć jednak tutaj tą propozycję, którą pan prezydent był łaskawy uwzględnić klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Andrzej Obecny, ad vocem. Pani przewodnicząca, w ramach ad vocem chciałbym zgłosić taką propozycję. Myślę, że radni pozytywnie się do niej odniosą, aby w dyskusji budżetowej nie stosować limitu czasu dla radnych. Tu tam dzwoneczek zadzwonił panu radnemu Szewczykowi, ale tak ważne tematy poruszał, że rzeczywiście chyba warto dyskutować niemalże do bólu, abyśmy doszli do konsensusu, jeżeli chodzi o tak trudny, ale chyba dobry budżet, na pewno dobry budżet, który proponuje prezydent. To była uwaga do mnie, przyjąłem. Będę pilnować dzwoneczka. Radny Marcin Sałata. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Najpierw pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wzrost o 3% dla instytucji kultury, chciałbym zauważyć, że to była
inicjatywa całej Komisji Edukacji, nie tylko dwóch klubów, wszystkie kluby to poparły. To tak tylko w gwoli ścisłości. Tutaj myślę, że cała Rada bierze pod uwagę to, że instytucje kultury miały w 2010 roku zmniejszone dotacje o 10% i myślę, że ten wzrost o 3% przez kolejne 3 lata będzie uwzględniany i to jest wniosek Komisji Edukacji, która jest komisją branżową dla Komisji Kultury i chciałbym, żeby to taki przekaz szedł z tej sali, to tak woli ścisłości. Teraz dwie kwestie odnośnie Wrocławia Czwartego, to myślę, że tutaj tak samo jak kolega Szewczyk powiedział, chcielibyśmy jednak, żeby ta kwota 250 tysięcy złotych się znalazła, żeby jednak już zrobić w tym roku, jeżeli chodzi, w przyszłym roku, w 2017, jeżeli chodzi o ulicę Romera, chciałbym się zapytać, jeżeli dokumentacja będzie w przyszłym roku, to kiedy będzie ewentualnie wykonanie tej drogi bądź tego łącznika. Kolejna sprawa to również na spotkaniu z panem prezydentem naszego klubu zwracaliśmy uwagę, czy jest sensowne wydawanie na program funkcjonalny 6 i 7 etapu ringu, jeżeli mieliśmy zrobione drugi etap ringu, aczkolwiek do dzisiaj nie uzyskaliśmy żadnych pieniędzy. Ja rozumiem tą argumentację, że jeżeli będzie w całości, to jest większa szansa, ale czy w przyszłorocznym budżecie lepiej tych pieniędzy właśnie nie przeznaczyć na coś innego i ewentualnie z oszczędności postarać się, jakie będą w ciągu roku, wykonać te projekty, a nie bezpośrednio sztywno to wpisywać w budżet, bo jest to dla nas trochę nierealne, że jeżeli będziemy mieli 6 i 7 etapu ringu, zrobiony program funkcjonalny, to uda nam się otrzymać dotację. To na ten moment tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz radny Bogusław Dobkowski. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, kolega już wspomniał o ulicy Romera, ale jeszcze powiem jedno, co mnie dręczyło i chyba dręczy. Ulica Piłsudskiego, około 5 milionów mieliśmy dostać, połowa w ramach schetynówek, no nie dostaliśmy. Co w takim razie zrobimy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Wojciech Lewenstam. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, mam dwa pytania. Czy w tych autopoprawkach są planowane wydatki na przedsięwzięcia, na plany przedsięwzięć, które nie bardzo mają możliwość realizacji w najbliższych latach? Chodzi o wydatki na plany, które być może ich horyzont czasowy jest dalszy. To pierwsze. Takie mam wrażenie. Czy tak nie jest? Tutaj przynajmniej dwa te indywidualne w zasadzie te plany. Myślę o ulicy Romera, myślę o powiązaniu z ringiem. To, co kolega Dobkowski, kolega Czyż zgłaszają, a zostało zaakceptowane, to po pierwsze, i czy to, co w ostatnich naszych spotkaniach wynikało z rozmów, czy pan prezydent zaplanował pewne nakłady na istotnych dla ratusza pracowników? Dziękuję bardzo. Radny Robert Kujawski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wczoraj o godzinie 14.30 mieliśmy spotkanie z Panem Prezydentem dotyczące właśnie autopoprawek do budżetu. I tak rzucając okiem na ten dokument, który dostaliśmy o godzinie 13, to chciałbym Panu Prezydentowi pogratulować nagłego i niespodziewanego rozmnożenia poprawek, bo wczoraj słyszeliśmy, że tych poprawek jest 40. Pan z mównicy, Panie Prezydencie, mówił, że jest ich 70, natomiast w dokumencie, w którym nam Pan przesłał, jest 169 poprawek, autopoprawek do budżetu, z czego 155 to są poprawki na Pana wniosek, a 14 poprawek są to poprawki, które zgłosili radni. Ten dokument wymaga szczegółowego przeanalizowania, także sądzę, że podobnie jak mówił Paweł Szewczyk, do projektu budżetu my jako radni będziemy jeszcze wnosili uwagi. Nic nas nie goni z tym, żebyśmy jakoś nagle i szybko w grudniu musieli ten dokument uchwalać. I jeszcze tak na koniec powiem, że właśnie mam przed sobą taką analizę wieloletnich prognoz finansowych, które co roku robimy,
I powiem, panie prezydencie, że może to tak ładnie brzmi, że strasznie zadłużyliśmy, strasznie pan oddłużył miasto, ale jak się porówna WPF na rok 2014 z WPF-em proponowanym przez pana do tego budżetu, to muszę pana zaskoczyć. W 2018 roku pan proponuje dług na poziomie 235 milionów złotych, a gdybyśmy spłacali nasze długi tak, jak zawieraliśmy umowy, to mielibyśmy w 2018 roku tylko 205 milionów złotych długu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że 29 czerwca Rada jednogłośnie podjęła uchwałę numer 26/316/16 w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. I w tej uchwale są dokładnie podane terminy, według jakich będziemy procedować budżet na następny rok. Do 18 grudnia mamy czas na przedstawienie i rozpatrzenie projektu budżetu i autopoprawek. I nasze spotkanie jest między innymi z tego powodu. Ja rozumiem, że przepisy umożliwiają nam podejmowanie uchwały budżetowej nawet do końca stycznia, tylko szanujmy siebie nawzajem, tak? Między innymi głos, który już raz oddaliśmy w tej sprawie, tak? Bardzo proszę, radny Jan Lange. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Odniosę się do poprawki naszego klubu, a którego nie za bardzo zrozumiałem. Zapis w budżecie 300 tysięcy złotych na rewitalizację podwórek. My proponujemy, aby 150 tysięcy złotych zapisać na rewitalizację podwórek zasobów komunalnych, a drugie 150 tysięcy złotych przeznaczyć również na rewitalizację podwórek tam, gdzie mamy współudział ze wspólnotami mieszkaniowymi. Inicjatywy lokalne. Tak, chodzi nam o to, aby wspólnoty mieszkaniowe również dokładały ze swoich budżetów do tego. Jeśli tak, to ten. Składaliśmy również taki projekt odnośnie budowy boiska przy szkole podstawowej numer 9. Wprawdzie były rozmowy prowadzone na ten temat i były pewne propozycje, które miały gdzieś być nam potwierdzone lub nie. Nie było na ten temat rozmowy, czy może pan prezydent coś tutaj nam powie więcej. I ostatnia sprawa. Chciałbym się dowiedzieć, zaplanowana jest na koncepcja 6 i 7 etap ringu. Czy światełko w tunelu zaświeciło się odnośnie realizacji tejże inwestycji? Pamiętam, jak kiedyś powiedzieliśmy, żeby te wszystkie bułkowniki, które robimy, żeby nie robić ich, żeby one leżały przez lata i po latach traciły swoją moc. Czy nie lepiej dzisiaj zastanowić się nad inwestycjami, które mają szansę w przeciągu 2-3 lat realizacji i tutaj iść w tym kierunku, żeby robić czy koncepcje, czy zrydy odnośnie inwestycji. Bo jeśli nie mamy żadnych szans, czy warto coś robić, żeby to leżało na półkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka takich uwag ad hoc. Pierwsza uwaga do Pani Przewodniczącej. Zatwierdziliśmy ten projekt uchwały, jeżeli chodzi o procedurę uchwalania budżetu miasta Słupska, ale to nie znaczy, że nie mamy przestrzegać statutu. Pan Prezydent doskonale wie, a jak nie wie, to powinien się dowiedzieć, że dokumenty na obrady sesji komisji trzeba dać 7 dni przed obradami. Jeżeli chodzi o poprawki do budżetu, to myśmy dostali o godzinie 13, to znaczy o godzinie, której się sesja rozpoczynała. Pan skarbnik wyszedł na trybunę z panem prezydentem, mówili długo, a radni nie mieli dokumentów. I teraz pani przewodnicząca mówi, podyskutujmy. To taka uwaga organizacyjna. Sprawa bardziej szczegółowa. To, co mówił pan radny Szewczyk. Ja dzisiaj wysłuchałem wystąpienia pana prezesa powołanego
decyzją pana prezydenta Biedronia TBS-u w Radio Koszalin. Jak on wypowiadał się na temat realizacji swoich przedsięwzięć właśnie w gospodarkę mieszkaniową. Pan prezes był radnym ileś kadencji, doskonale wie, że w poprzednich kadencjach miasto dało aportem 1,5 miliona dla TBS-u. 1,5 miliona dla TBS-u na działalność komercyjną. Jeżeli TBS sprzedał te budynki na zasadzie komercyjnej, więc te 1,5 miliona powinno tam na górce leżeć. Dziennikarz go się pytał o różne przedsięwzięcia w samym TBS-ie. Pan prezes powiedział, że on ma swoje środki własne. To jest temat do przemyślenia, bo pan prezydent proponuje 1,5 miliona z tego budżetu zasilenie rachunku TBS-u na realizację tego przedsięwzięcia. Najpierw trzeba by się rozliczyć z poprzedniego, a dopiero ewentualnie myśleć o dawaniu na następne. Ta ciągłość władzy tutaj funkcjonuje. Sprawa kolejna. Pan prezydent, później powtórzył po panu prezydencie pan skarbnik, że jakiś żeśmy utworzyli fundusz chodnikowy. Mówiłem na komisjach, że tworzenie funduszy, pan skarbnik doskonale wie, bo jest profesjonalistą, to nie jest zapis w uzasadnieniu do uchwały. Zapis do uzasadnienia uchwały to jest zapisem, który znika, jeżeli ta uchwała nabiera mocy prawnej. Po prostu literalnie się liczy tylko treść uchwały, a uzasadnienie znika. I takie medialne rzucanie hasła, że utworzyliśmy fundusz chodnikowy, to ja przypomnę panu prezydentowi, że mamy fundusz cmentarny, który pan realizuje przez 2 lata, bo pan jest prezydent przez 2 lata, który mówi jednoznacznie, dochody z usług cmentarnych powinny być wydatkowane na cmentarze komunalne. I nie wiem, kto ten fundusz rozlicza, czyli to jest w ogóle rozliczane. Ale to jest była uchwała i to jest prawem ustanowione. Fundusz chodnikowy to nie jest żadne prawo, to jest właśnie takie medialne stwierdzenie. Myślę, że pan prezydent proponuje dalszy drenaż spółek komunalnych, zwiększenie dochodów z tytułu dywidend, to jest bardzo drogi pieniądz. Jeżeli my mamy ten pieniądz wziąć z naszych spółek, kilka milionów, i tym pieniądzem spłacić dług do banków, to niech sobie pan skarbnik wyliczy, ile ta złotówka nas kosztuje na inwestycje X. Niech pan skarbnik sobie to wyliczy. Dywidenda wzięta ze spółek, kredyt z banku i spłacamy dług z tą dywidendą. To jest właśnie gospodarka finansowa budżetu miasta. I dzisiaj proponujecie takie działanie, taki drenaż. To oczywiście to się skończy na kieszeni podatnika, na kieszeni naszego mieszkańca. Sprawa trzecia. Pan prezydent i pan skarbnik się nie zająkną na temat treści uchwały RIO, jeżeli chodzi o projekt budżetu. A tam były uwagi. Jedną z uwag było to, że dochody z działalności sprzątania, oczyszczania miasta, jeżeli chodzi o śmieci, symulacja jest taka, że na koniec roku będzie nadwyżka i zespół RIO jednoznacznie stwierdza, że ta nadwyżka powinna być skierowana w następnym roku na właśnie merytorycznie na tą działalność lub obniżenie ceny za usługi sprzątania. W tej chwili takiej propozycji nie widzę. Ja rozumiem, że uchwała RIO przyszła wczoraj, przedwczoraj, ale my żeśmy poprawki dostali dzisiaj. Mamy dyskutować, więc pan skarbnik jest przygotowany na odpowiedź. To na razie tyle na tym etapie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest jeszcze z państwa? Prezydent Robert Biedroń, proszę bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, przede wszystkim dziękuję za te głosy w dyskusji. I odpowiadając po kolei na zadawane pytania, które rozumiem uzupełnił mój zastępca i skarbnik. Po pierwsze do pana radnego Szewczyka odnośnie Starego Rynku. Zaczynamy pracę w tej kwestii. Ja wsłuchałem się w państwa głosy, także dotyczące Placu Zwycięstwa i te apelujące o to, żebyśmy większą atencją dzisiaj obdarzyli Stary Rynek i przyjmuję z pokorą te uwagi. Jak państwo widzicie, zaczynam je realizować.
I to jest początkowy etap, więc myślę, że docelowo powołamy zespół, przeprowadzimy konsultacje. Będę jak zwykle starał się szeroko pracować, na tyle szeroko, na ile, jakie będzie oczekiwanie też i państwa, i mieszkańców, żeby przeprowadzić ten projekt. Jestem otwarty na sugestie i dziękuję za już pierwsze sugestie. Jeśli chodzi o pracę na starym rynku, to jest pierwszy etap. To ta kwota zdecydowanie nie jest wystarczająca. Ja przypomnę, że mój poprzednik przygotował projekt zagospodarowania starego rynku i on opiewał na prawie 4 miliony złotych. Jest taki projekt u nas przygotowany. To takiej kwoty nie możemy przeznaczyć, 4 milionów złotych. Środków zewnętrznych na stary rynek nie zdobędziemy tej perspektywie. Nie zanosi się na to, że gdzieś te środki znajdziemy, więc będziemy prawdopodobnie etapami przeprowadzali tę rewolucję na starym rynku i będę szukał takich sposobów, które w tym pierwszym etapie najbardziej efektywnie wykorzystają zaplanowane, dość skromne środki. Razem się zastanowimy, na co je przekazać. Do pana radnego Lewenstama dotyczące, to pytanie dotyczyło wzrostu wynagrodzeń. Mówiłem o tym w swoim wystąpieniu. Wzrost wynagrodzeń jest planowany dla pracowników. Przeznaczymy na to około 700 tysięcy złotych na wynagrodzenia w przyszłym roku. Pan radny Bobrowski w jakiś sposób sugerował, że nie był w stanie zapoznać się z propozycjami. Ja chciałbym przypomnieć, że mniej więcej 24 godziny temu spotkaliśmy się w tej sprawie. Ja byłem otwarty na dyskusję na temat autopoprawy. Chciałem je prezentować, chciałem szczegółowo omawiać. Byłem gotowy na tą dyskusję. Państwo nie zgłaszaliście chęci i woli szczegółowej dyskusji, prezentacji, rozmowy na ten temat. Dziwię się, że nagle pan radny Bobrowski chciałby i brakuje mu tej informacji, którą ja byłem w stanie przekazać podczas tego spotkania. Ale rozumiem, że dzisiaj zmienił zdanie w tej sprawie. Fundusz chodnikowy, to prawda, jest nazwą umowną. Tylko ja podczas prezentacji budżetu podkreślałem, że jest pewien problem w dyskusji o budżecie w mieście. Państwo radni bardzo dobrze i szczegółowo znacie ten budżet, odnosicie się do niego, podobnie jest z moimi współpracownikami, ale jest pewien problem z mieszkańcami, którzy nie rozumieją, na co przekazujemy środki. I ja robię wszystko, żeby tak przekazywać nasze komunikaty, żeby one były w miarę zrozumiałe dla mieszkańców. Więc jak przeznaczamy jakieś dodatkowe środki, a są to ośmiokrotnie większe środki niż w latach poprzednich na remonty chodników, to będę to robił w sposób najbardziej atrakcyjny dla mieszkańców. Tak, żeby oni rozumieli, co my tutaj w tej Radzie i w tym ratuszu robimy. Dlatego umownie nazywamy to funduszem chodnikowym, ale jeżeli pan radny potrzebuje innej nazwy, posługiwać się paragrafami, to także służę takimi nazwami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie? Artur Michałuszek, skarbnik miasta. Wyszło, że ja przemawiam, tak? Przepraszam bardzo. Ale może być? Może być, jak najbardziej, tak. Dobrze, to bardzo proszę, Marek Biernacki, zastępca prezydenta miasta. Szanowni Państwo, odniosę się w uzupełnieniu do tych kwestii, które były poruszone przez poszczególnych radnych. Pan radny Marcin Sałata pytał o projekt 24 i RING. Ten motyw się przejawiał potem w innych pytaniach. Myślę, że postaram się jednocześnie odpowiedzieć na te dwie kwestie. Jeśli chodzi o 24, zaproponowaliśmy przede wszystkim zaprojektowanie tej drogi, ponieważ uważam, że wydawanie pieniędzy na parking, który powinien stać się elementem docelowego rozwiązania tej drogi, tej jezdni, która jest w dosyć opłakanym stanie i dosyć problematyczne są te rozwiązania parkingowe przy tej ulicy, wymaga zaproponowania rozwiązania docelowego i ewentualnie, jeśli zdążymy w przyszłym roku dokończyć ten projekt, a wiadomo, jak niestety są długie procedury, to wpiszemy dzisiaj powiedzmy z 200 tysięcy dodatkowo na realizację,
a jest to niestety bardzo prawdopodobne, że może się nie udać tego zrobić, jak zaczniemy konsultacje, uzgodnienia, tam jest kwestia infrastruktury podziemnej bardzo istotna, więc jak zdążylibyśmy, a naprawdę będziemy zdeterminowani, żeby ten projekt robić, mieszkam blisko, więc korzystam często z tej drogi, wiem w jakim jest stanie, jakie są tam potrzeby, to będzie mi też zależało, żeby ta droga szybko powstała, to jak już będziemy mieli kosztorys, ustalimy jaki zakres realizujemy, bo być może trzeba 20 tysięcy czy 50 w tą czy w tą i byśmy w drugim półroczu z Państwem ustalili, jaki zakres poddajemy do realizacji, tak? Bo nie ukrywam też, że podjąłem już w tym roku rozmowy z potencjalnym inwestorem, który pomiędzy Netto a Banacha, halą Banacha chce realizować inwestycje i może udałoby się wkomponować część tego zadania w wykonawstwo już tego inwestora, a to by się w najbliższym półroczu wyklarowało, więc nie odrzucamy propozycji tego parkingu, ale zróbmy to etapami. Jak już będziemy wiedzieli po projekcie, jak to wygląda, jaka kwota jest potrzebna, to podejmiemy wspólnie decyzję z rezerwy czy z oszczędności, byśmy do tego tematu wrócili. Jeśli chodzi o ring, to proszę Państwa, mamy już akces gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w szczególności gminy Słupsk, która deklaruje partycypację nawet w 50%, jeśli chodzi o projektowanie, ale również partycypację w kosztach inwestycyjnych całej koncepcji ringu. Natomiast żeby uzyskać większe szanse na aplikowanie, uzyskanie środków, ranga tego całego rozwiązania komunikacyjnego musi mieć standard regionalny. W związku z tym powinna być przygotowana przynajmniej koncepcyjnie. Jeśli mówimy o inwestycji łącznie około 150 milionów złotych, to wydanie kilkuset tysięcy na prace koncepcyjne, bo około 100 tysięcy wydaliśmy już na odcinek koncepcyjny między ulicą Kaszubską a Portową, to myślę, że na podobnych kwotach będzie się opierała ta pozostała część, po 100 tysięcy mniej więcej. Przy czym jeśli założymy, że gminy będą partycypować w 50% w tych pracach koncepcyjno-projektowych, to my damy 100 tysięcy i razem za 200 tysięcy jesteśmy w stanie przygotować te projekty. A warte jest to przygotowania, dlatego że przykład przed chwilą mieliśmy, kiedy my lobbując prawie 405 i 202, które są na poziomie programów funkcjonalnych użytkowych, czyli już takich czy bardzo ogólnych dokumentów, przeszły do finansowania, dlatego że w sytuacji, kiedy inne projekty nie są przygotowane, okazuje się, że my wtedy mamy szansę wejścia w pewne, znaczy wakaty, że tak powiem, na środkach unijnych czy zewnętrznych, mając odpowiedni stopień przygotowania. Często kwestia jest decyzji środowiskowych, które są czasochłonne i to wymaga roku, dwóch nieraz. I teraz nawet gdybyśmy podjęli za 2 lata decyzję, że wchodzimy w ten ring, to my będziemy do tyłu o 2 lata. I to nie są tak decydujące kwoty, żeby obawiać się, że to będą pułkowniki. Według mnie i tak kiedyś czeka nas realizacja tego projektu w całości. Natomiast żeby podnieść szansę na aplikowanie, na uzyskanie pieniędzy ze środków centralnych, bo własnych nie mamy przecież takich, to musi ten projekt być spójny i pokazać docelową koncepcję funkcjonowania w układzie komunikacyjnym Słupska i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ja zgłosiłem te wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa i one tam już są umieszczone. O ile wiem, teraz w grudniu będzie sejmik głosował nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa i dlatego uważam, że powinniśmy być przygotowani. To nie są tak ogromne kwoty, żebyśmy tutaj nie potrafili nimi zaryzykować. Kolejna sprawa to jest rezerwowanie pewnych terenów w ramach MPZ-ów czy również kwestii własnościowych na przyszłość. W sytuacji, kiedy wiemy, gdzie mniej więcej ta droga ma przebiegać, to my możemy je rezerwować, żeby potem nie narazić się na odszkodowania czy odpowiednio umieścić je w MPZ-ach. Także no, naprawdę zapewniam Państwa, że warto te kwoty ponieść, żeby być w przyszłości lepiej do tego przygotowanym i nie przespać kilku lat przez to, że będziemy w stanie takim kompletnym nieprzygotowania. A potem no, dowiemy się, że powiecie Państwo, no a dlaczego nie robiliście tego, skoro nadarzyły się szanse na aplikowanie. Więc to jest takie niezbędne minimum, które powinniśmy zagwarantować, żeby być w odpowiednim momencie przygotowanym do dalszej kontynuacji tych przedsięwzięć. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, pan radny Dobkowski pyta, no mamy dylemat rzeczywiście, złożyłem odwołanie, my mieliśmy 3 punkty brakujące, było 25 kwalifikowało, mieliśmy niecałe 23 punkty, które pamiętam, do wejścia do tej puli, która 12 projektów tylko dostało niestety dofinansowanie w całym województwie.
pominę jakie były emocje i jaki był klucz, no to już moje subiektywne odczucia, ale będziemy starali się aplikować w przyszłym roku. W tym roku no niestety nie stać nas na wydatek samodzielny 5 milionów złotych. Powrócilibyśmy do tego aplikowania w przyszłym roku, poszerzając nasze argumenty o partnerstwo z sąsiednimi gminami. Myśmy w tym roku nie zdążyli tego zrobić. Powiązalibyśmy ten projekt jako taki przelotowo-tranzytowy z ulicą Legionów Polskich, bo one wtedy się komponują i łatwiej jest argumentować. I myślę, że po prostu wrócimy w przyszłym roku do aplikowania z tym projektem. Pan radny Lewęcz tam pytał w zasadzie o te same argumenty podam a propos przygotowania projektowania. Także to chyba tak? Wystarczy na razie, tak? Pan radny Lange pytał o boisko w szkole podstawowej 9. No, przyznam, że dowiedziałem się o tym wniosku przedwczoraj, ale już czynię starania, żebyśmy mogli uzupełnić nasz wniosek do programu, to jest wojewódzka baza sportowa budowy boisk i hal. W Urzędzie Marszałkowskim jest to prowadzone. W kwietniu zazwyczaj sejmik podejmuje decyzje aktualizacyjne o przyznaniu środków. Tam jest około do 10 milionów złotych rocznie jest rozdysponowywanych. I ponieważ miasto Słupsko od wielu lat nie korzystało z tej możliwości, po rozmowach jestem z panem Kowalczukiem, który dysponuje tym funduszem, że mamy w związku z tym szansę do aplikowania i pozyskania tych środków i w związku z tym wymienię ten wniosek, który już jest złożony na 3 boiska. To jest na boisko przy Sobieskiego w Budowlance, na Sosirze w Parku Kultury i Wypoczynku i na ulicy Zielonej. I teraz po prostu rozszerzymy ten wniosek o szkołę podstawową numer 9. No, radziłbym w ten sposób, bo pozyskamy środki zewnętrzne. Minimum 30% byśmy mieli szansę pozyskać na realizację tego projektu. Ewentualnie porozmawiajmy o tym, że trzeba przygotować, może zostawmy pozycję, jeśli uznamy to, jeszcze mamy kilka dni na to, żeby z Państwem to dogadać, na przygotowanie projektu technicznego, bo zazwyczaj jest tak, że no, nawet jak zaczniemy w tym roku, dostaniemy pieniądze, to nie zdążymy zrealizować tego, bo wejdziemy w fazę projektowania, ale to sprawę zostawiamy w tym momencie otwartą, jeszcze powiemy jak się potoczy. Jeśli chodzi o pytanie pana przewodniczącego Bobrowskiego, TBS i te środki, o których wspomniał dzisiaj prezes i te, które tutaj pojawiają się w budżecie. No, szczegółowe wyjaśnienie byłoby możliwe jednak na komisji, ale ten mechanizm finansowania TBS-u, który będzie istotnym operatorem przy realizowaniu naszej polityki mieszkaniowej, składa się z dwóch elementów. Jeden element to jest budowanie w ramach środków w programie TBS-owskim. I tutaj TBS będzie jakby samodzielnie to realizował, a drugi element to jest realizowanie poprzez TBS zadań związanych z naszą polityką mieszkaniową, ale finansowanych z programu z BGK na budownictwo komunalne. I to są te dwa źródła i dwie jakby odnogi, które jedna się pojawia w środkach, z których będzie korzystał TBS, a drugie, które my musimy zagwarantować jako miasto, ponieważ ten program daje szansę refundacji do 40%, jeśli miasto będzie w odpowiednim tam procencie partycypować w tych przedsięwzięciach. To jest może zbyt skomplikowane, żeby teraz na sesji to przedstawić, ale deklaruję, że na komisji możemy do tego wrócić i Państwu szczegółowo przedstawić ten. Wstępnie to już było kiedyś prezentowane na komisjach, ale jeśli jest potrzeba teraz szczegółowa, to zarówno Wydział Polityki Mieszkaniowej, jak i Pan Prezes Kido może to na najbliższej komisji w szczegółach omówić. Chodniki już były mówione. Rio to już Pan Skarbnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan skarbnik jest na liście oczekujących. Teraz ad vocem radny Paweł Szewczyk. Dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj do wypowiedzi pana zastępcy prezydenta. No w zasadzie nie było żadnych właśnie przedstawionych propozycji na komisji i dlatego o tyle jest dziwna ta historia, że już się wprowadza konkretne pieniądze do budżetu miasta, a wątpliwości jest bardzo dużo. Chodzi o konkrety.
jak ten system ma funkcjonować, bo ja słyszałem różne historie, że to ma być TBS, że to ma być deweloperka, że część deweloperki ma być komunalna. Pytanie, kto kupi w takim miejscu tam lokale, czy spółka miejska ma ponosić ryzyko biznesowe w takim zakresie. Temat jest bardzo trudny, więc to najpierw dyskusja, panie prezydencie, bo można oczywiście budować, ale to niech to będzie jako budynek, nie wiem, komunalny, że przedstawi się radnym konkretny system, jak to ma funkcjonować i wtedy jest, będzie decyzja. A tak na razie jest za mało tej informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również ad vocem Tadeusz Bobrowski. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, no nie wiem, czy pan prezydent Biernacki do końca wszystko rozumie. Czy to mają być budynki w systemie TBS? To jest jakby jedno pytanie. Czy to mają być budynki budowane przez spółkę TBS? Bo przypomnę, że miasto osób zwracało pieniądze, które wzięło z centrali, bo miały być mieszkania socjalne, zrobiono tam mieszkania komunalne i przegraliśmy w NSA pieniądze w proces. Jeżeli my będziemy robili w tej spółce z TBS komercję, a tak w tej chwili tak jest, jeżeli będziemy robili w systemie STBS, to są też budynki, mieszkania dofinansowane ze Skarbu Państwa i teraz wprowadzamy budynki komunalne. Jeszcze prowadzimy budownictwo socjalne. I według mojej oceny to nie może robić jedna spółka przy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Jerzy Mazurek, wiceprzewodniczący. Ja myślę, że staramy się wszyscy zrozumieć. Nie zawsze może się to nam udaje, kolego Tadeuszu. Ale mam pytanie do pana skarbnika, bo chciałbym precyzyjnie o niektórych kwestiach porozmawiać. Wydaje mi się, że słuszną jest decyzją utworzenie rezerwy budżetowej w wysokości, jak dobrze pamiętam, 4,5 miliona złotych na okrągło. Niemniej jednak zawartość tej rezerwy czy celowość bardziej mnie interesuje. Słuszna jest rezerwa na energię elektryczną, dlatego że nasz partner, który dostarcza energię, to chcę Państwa powiadomić, że jeszcze z lipca nie mamy faktur, ale pojawiła się dzisiaj faktura z grudnia, od 1 do 10 grudnia, więc tu na przykład nie mogę tego zrozumieć, pomimo że starałem się. W związku z tym pochwalam Państwa za tą rezerwę 700 tysięcy złotych na energię elektryczną. Podwyżka dla pracowników 700 tysięcy też uważam za słuszną. Natomiast Panie Skarbniku, 4,5 odjąć na okrągło 1,5 to zostaje 3. Czy byłby Pan tak uprzejmy i poinformował Wysoką Radę, co w tych 3 milionach Państwo rezerwujecie? I to jest jedno pytanie, chciałbym o precyzyjną odpowiedź. Ponieważ tak jak wszyscy koledzy otrzymaliśmy o godzinie 13 te poprawki, pomimo że się staram, nie mogę niektórych zrozumieć i tutaj Tadeusz ma rację, albo jest zbyt duża ilość, żeby je przetworzyć. W związku z tym na pewno dzisiaj nie będziemy jakichś kluczowych decyzji podejmować, bo jest to po prostu ze względów percepcyjnych, intelektualnych. Może nie są nasze zbyt duże, tak jak kierownictwa ratusza, ale będziemy się starać, żeby to przeanalizować. I w związku z powyższym drugie pytanie, bardzo precyzyjne do pana skarbnika. Może nie znalazłem, ale znalazłem w punkcie 9, że dokonuje się zmiany wydatków bieżących o kwotę 243 tysiące dla placówek kultury. Pan tam literalnie wymienia 3, natomiast nie ma 2 placówek kultury, mianowicie Nowego Teatru i Młodzieżowego Centrum Kultury. Czy to jest w powiecie, czy, bo ja nie bardzo mogę znaleźć w tych poprawkach, staram się. Jeżeli tak, to proszę mnie zapewnić, że również nie zapomniał Pan, to są niewielkie pieniądze, bo z moich rachunków, oczywiście one mogą się nieco różnić od Pana, to jest w jednym przypadku około 14 tysięcy, a w drugim przypadku około 6 tysięcy złotych. Jeżeli Pan nie zapomniał, to proszę Wysoką Radę zapewnić, że to mój błąd w poszukiwaniu w tych poprawkach.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Skarbnik miasta Artur Michałuszek. Szanowni Państwo. Bardzo proszę do mikrofonu bliżej. Szanowni Państwo, to jest tak, o ile dobrze zanotowałem, pozostała kwota to są jednorazówki, świadczenia jubileuszowe i tego typu wydatki. Jeśli mowa o tej rezerwie, jeśli mowa o świadczeniach, o które Pan pytał, dotyczących dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, jedne są w powiecie, drugie są w gminie. Więc moim zdaniem nie powinno to. No to się cieszę, że dziękujemy, że w tej materii to nie budzi jakichkolwiek kontrowersji. Może pan przypomnieć, 3 miliony to są jednorazowe świadczenia, jubileuszówki i odprawy na całe miasto. W zeszłym roku była podobna kwota. Sprawdzimy. Może nie, żeby państwo teraz nie łapali mi za słowa, że tam 50 czy 100 tysięcy różnicy będzie. Rząd kwot jest podobny. Rząd wielkości jest wzrośnie. Natomiast chciałbym również ustosunkować się uwaga dotycząca, kolokwialnie mówiąc, odprowadzania odpadów, czyli tak zwanych śmieci. Wszystkich jednostek organizacyjnych, czyli jednostek na przykład instytucji kultury, czy jednostek oświaty. Nie tylko Urzędu Miasta, żeby nie było żadnych. Nie. Absolutnie nie. Ja przypominam, że w 2015 roku, jak przyszedłem tutaj do pracy, bodaj 1,5 czy 2 miliony zostało rozwiązanych z tej rezerwy na samym początku. To jest tego typu rząd kwot. Jeśli chodzi o uwagę RIO dotyczącą odpadów, czyli mówiąc tak zwane kolokwialnie śmieci. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że rok 2016 w dalszym ciągu trwa, więc rozliczenie dopiero po rozliczeniu roku 2016 ja będę mógł wprowadzić, znaczy będę musiał wprowadzić pozostającą kwotę do budżetu. To jest tak samo rozliczenie, jakie mamy w tej chwili z funduszem kapslowym. Tego typu mechanizm funkcjonuje od wielu już lat. Po rozliczeniu roku pozostałą kwotę niewykorzystaną wprowadza się do budżetu po stronie wydatków, poszerzając w tym momencie plan wydatków rozdziału 851. Jeśli chodzi o fundusz chodnikowy, nie istnieje żadna techniczna przeciwwskazanie, aby analitycznie wyodrębniać po stronie ZIM-u, tak jak mamy to w tej chwili do czynienia z różnymi funduszami. Tak się to robi. Opłaty i jednocześnie bilansować to z wydatkami z funduszu chodnikowego, bo to przecież jest jeden paragraf, tak na dobrą sprawę, 427, żaden problem. To tyle z tego, co sobie zaznaczyłem, a z tego, co już nie było odpowiedziane. Dziękuję bardzo. Kolejny na liście oczekujących, radny Marcin Sałata. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeszcze takie trzy kwestie, o których w pierwszym wystąpieniu zapomniałem. Czy w tym wzroście wydatków na administrację z 19,5 milionów na 21,5 milionów, które mamy w przyszłym roku, czy w tej kwocie jest również ujęta restrukturyzacja bądź zlecanie na zewnątrz usług informatycznych? Jeżeli tak, to dlaczego, bo doszły mnie takie słuchy, że ma być zmieniana domena miasta z bezpłatnej na płatną. Myślę, że same później koszty utrzymania tego będą również wysokie i myślę, że mając takie możliwości, jakie mamy i mieliśmy Wydział Informatyczny, jest o tyle dobrze, żeby jednak zostać przy programie i przy domenie linuksowej, która jest bezpłatną, nie przechodzić na Microsoftową. Z tego, co do mnie doszły takie słuchy, to są takie zakusy i takie możliwości, żeby również obsługę części informatycznej zlecić na zewnątrz. Myślę, że po to mamy swój Wydział Informatyczny, o który powinniśmy dbać, o swoich informatyków, którym możemy ufać. Powinniśmy
powiększyć ten wydział z powrotem, postarać się go odbudować do takich rozmiarów, jakich mieliśmy, żebyśmy nie mieli problemów, choćby nawet jak dzisiaj kolejny raz na początku sesji. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli nie ma tam, to chciałbym również się dowiedzieć, na co te 2 miliony są wzrosty, bo jeżeli mamy w rezerwie 700 tysięcy na podwyżkę płac minimalnych, tych najniższych w Urzędzie Miejskim, to chciałbym się dowiedzieć, skąd te 2 miliony wzrostu są w budżecie miasta Słupska. Druga kwestia, ja cały czas będę się upierał nad Władysława IV i budową tam parkingu, ponieważ tak jak z innymi drogami, są inne drogi, które są w tym momencie, w ogóle nie mają żadnej infrastruktury, czy ta już sławetna Owocowa, czy nawet ulica Biernackiego, ludzie tam jeżdżą w błocie i tak dalej, więc myślę, że powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie w tym momencie na tym parkingu. Jeżeli będzie taka sytuacja, że uda się panu prezydentowi wynegocjować z inwestorem prywatnym zrobienie czegoś innego, powinniśmy wtedy dopiero na ten temat rozmawiać i mówić o rzeczach realnych, żebyśmy znowu nie rozmawiali o rzeczach, które mogą być, które mogą się wydarzyć, a mogą się równie dobrze nie wydarzyć. Powinniśmy spokojnie robić powoli, poszerzyć tą ulicę, zrobić tam na tym odcinku dwukierunkową, zrobić ten parking, bo tam naprawdę ludzie w tym momencie urywają sobie zawieszenia teraz już w niektórych miejscach w 40-centymetrowych kałużach parkują samochody i myślę, że to jest trochę uwłaczające dla znacznej ilości mieszkańców. Duża ilość nauczycieli tam mieszka. Myślę, że to też nie jest dobre i dalej będę się upierał, żeby te 100 tysięcy, które mamy na szósty i na siódmy etap ringu, jednak przesunąć na Władysława IV i będę za tym optował i namawiał kolegów radnych, ponieważ nie jest powiedziane, czy Rada Miejska zgodzi się na remont ulicy Władysława IV, który będzie na przykład kosztował 2,5 miliona złotych, jeżeli to można zrobić po kolei. I jeszcze najważniejsza sprawa, te chodniki. Wczoraj z panią przewodniczącą, z kolegą Lewenstamem byliśmy na kawerence obywatelskiej. Rozmawialiśmy, jak chodniki są ważne, choćby nawet do tego, co pan prezydent tak bardzo optuje, żeby odchodzić od samochodów. Jeżeli my dbamy o rowerzystów, o poprawianie infrastruktury na drogi rowerowe, to tak samo powinniśmy zadbać o to, żeby te chodniki w naszym mieście, to już kwestia dogadania, czy to będą osiedlowe, czy w centrum miasta najpierw, to już myślę, że tutaj Rada przy współpracy z panem prezydentem ustali, ale ten komfort poruszania się po chodnikach, czy opiekunów z wózkami, czy ludzi starszych, którzy mają problemy się z poruszaniem, myślę, że to jest bardzo ważna kwestia i powinniśmy dbać o to, żeby również zapewnić ludziom taki komfort i wspomagać w jak najszybszym tempie i sukcesywnie to robić, remontować chodniki i budować nowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę żadnych zgłoszeń, więc zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu ostatniego. Jan Lange prosił o głos. Ale proszę się zgłosić. Proszę, Jan Lange. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Radni Klubu Platformy Obywatelskiej patrzą na niedobór środków, które mają nasze placówki młodzieżowe. A w szczególności jest taki mój dom, moja przyszłość. Są to placówki, które zrzeszają dzieci pokrzywdzone przez los. My symbolicznie chcemy przeznaczyć każdy radny klubu Platformy Obywatelskiej 100 zł i chcemy zwrócić się do pozostałych radnych, aby również skorzystali i przekazali minimalne środki na te cele. Zwracamy się również z prośbą do pana prezydenta i do wszystkich pracowników, którzy otrzymują dodatek specjalny, aby z własnej inicjatywy przeznaczyć 100 zł na te placówki,
w celu, aby te dzieci miały naprawdę radosne święta i żeby zapamiętali, że zarówno radni, jak i prezydent pamiętają o dzieciach biednych, o dzieciach, które mają pokrzywdzone są przez los i których można trochę uśmiechu na ustach wywołać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wojciech Lewenstam również prosił o głos. Szanowni Państwo, 2,5 roku minęło od czasu, kiedy Rada Miasta uchwałą zgodziła się na pochowanie, na chowanie, na pochówki dzieci utraconych. W wyniku obywatelskiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego został budowany pomnik i ten pomnik będzie odsłonięty o 14:30 w tą niedzielę na nowym cmentarzu. Kto z Państwa byłby zainteresowany, to zapraszamy. Dziękuję bardzo. Prezydent miasta rezygnował z głosu. Jerzy Mazurek, wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Ja tylko przypomnę, że w dniu dzisiejszym na sesji nadzwyczajnej nie ma interpelacji, tak? To są trzy ważne komunikaty, tak się umówiliśmy, że z każdej strony stołu. Jerzy Mazurek jest przy głosie. Ja niestety spóźniłem się z pewnym pytaniem, które Państwo wybaczą, do Pana skarbnika. Czy prawdą jest, dotyczące jeszcze budżetu, ale to dotyczy olbrzymiej ilości ludzi. Mianowicie, czy prawdą jest, Panie Skarbniku, że jednostki budżetowe miały zaplanować na 2017 rok fundusz płac na poziomie 95% funduszu z 2016 roku? Jeżeli tak, to rozumiem, że nie będzie żadnych podwyżek w jednostkach, a wręcz odwrotnie, będzie zwalnianie, bo jeżeli fundusz 16 ma być mniejszy o 5% w porównaniu, 17 ma być mniejszy o 5% w porównaniu do 16, no to tam będzie zgrzyt i wielki płacz. Czy jest to informacja nieprawdziwa, która do mnie dotarła, czy informacja prawdziwa? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy prezydent chce zabrać głos, czy jeszcze pan skarbnik w międzyczasie? Tylko proszę nacisnąć przycisk, ładnie. I teraz ja nacisnę swój. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, rozumiem, że Pan Skarbnik musi chyba sprawdzić te informacje, więc Panie Radny niestety chyba nie udzieli dzisiaj, ale przekażemy Państwu Radnym tę informację. Chciałbym podziękować za tę dyskusję dzisiaj, bardzo merytoryczną, i za wszystkie wniesione przez Państwa uwagi. Wyjaśnimy wszystkie kwestie, ale też to jest chyba nasza ostatnia rada przed świętami, więc chciałbym... Tak, nie będzie już kolejnej rady przed świętami. Chciałbym Państwu wszystkim życzyć wesołych i spokojnych świąt. Będziemy się spotykali na komisjach, ale takiego wspólnego spotkania nie będzie, więc chciałbym Państwu podziękować przed świętami za współpracę i życzyć tych spokojnych i wesołych świąt i zaprosić Państwa na lodowisko, które w tym roku cieszy się ogromną popularnością. Chciałbym powiedzieć, że zarobiliśmy już na lodowisku 20 000 zł. To jest bardzo dużo po kilku dniach funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała porządek obrad. Dziękuję wszystkim za przybycie i pozostanie do końca. Zamykam 33. sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Ja za kobietami czasami nie zdążę. Nie mogę.